Dobry wieczór. Przed nami kolejny aromaterapeutyczny wieczór z olejkami eterycznymi. Już tutaj zaproszę Ewelinę i będziemy rozmawiać terapią. Także czekam. O, widzę, że już tu Ewelina pomału dołącza. Jest. Super. Tym Udało razem się się. udało. Wow, jakie mamy tempo. Super, w końcu to się udało. Ostatnio pierwszy raz, jak robiłam z tobą tego live'a, to ponaciskałam chyba nie to, co trzeba. Ale ostatnio tu za nią też mieliśmy przeprawę. 4 razy zakładałam live'a. 4 razy. Jeszcze tego nie Aha. było. No, ale super. Bardzo fajnie, miło mi cię widzieć Nawzajem. po małej Dzięki. przerwie. Także damy jeszcze tu minutkę, żeby do nas osoby dołączyły, ale widzę, że już kilkanaście osób jest. Także Witamy wszystkich. widzę, że też jakieś tryby ci się tutaj No. włączają, jakieś filtry. Witamy Was serdecznie. Moim gościem znów jest Ewelina Frichauf i jeżeli Ewelina, to na pewno, znaczy na pewno, no jeżeli Ewelina u mnie, to na pewno temat związany z olejkami, dlatego że Ewelina jest aromaterapeutką kliniczną, ale też przede wszystkim jest pasjonatką bardzo dużą olejków eterycznych i łączy no właściwie swoją pracę ze swoim hobby i wychodzi jej to super, więc mamy dla Was kolejne spotkanie. Jeżeli to spotkanie Wam się spodoba albo chcecie tak jakby trochę zacząć od nowa, chociaż ciężko powiedzieć, żeby tu był jakiś początek albo koniec, to jest nasz wcześniejszy live, który jest dostępny na moim kanale na YouTube, czy też tutaj na naszych Instagramach też możecie sobie to odsłuchać. I tam zaczynaliśmy o faktach i mitach związanych z aromaterapią i myślę, że dzisiaj pociągniemy dalej ten temat, bo jest tutaj o czym mówić. Jest dużo ciekawych rzeczy, także myślę, że dzisiaj będziemy kontynuować nasz temat związany z no, różnymi zagadnieniami związanymi z olejkami. Też jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, to oczywiście my zawsze zachęcamy, możecie komentować, coś napisać od siebie, czy przede wszystkim zadać pytanie, to też postaramy się do tego ustosunkować. Jak się masz, Ewelino? Cześć, właśnie zobacz, co mam. O, Co super, piękny przyniosłam. uśmiech. Fakty i mity na temat właśnie olejku eukaliptusowego. O tym wspominaliśmy ostatnio. To są liście z Portugalii. Okazuje się, że Portugalia jest numer jeden na świecie krajem, który ma najwięcej eukaliptusów w stosunku do obszaru, jaki Tak. posiadają. To jest dosyć mały kraj. Oczywiście najwięcej eukaliptusów tak naprawdę, jakby liczyć, to ma Australia. Ale w Portugalii jest ich masa i dlatego udało mi się tutaj zwinąć do walizki eukaliptusa z małej plantacji, ze świeżej i już starszego takiego. I też oczywiście sobie te liście poprzecinałam i po prostu potarłam sobie rękę, to cały dzień dosłownie ręka pachniała tym eukaliptusem, więc coś niesamowitego. Tak jak mówiłeś, jak tam do siebie tekstowaliśmy, że w Portugalii jest najwięcej eukaliptusów globulusów, no to się faktycznie zgadza, że to jest kraj, który ma masę tych eukaliptusów, wręcz za dużo według mieszkańców Portugalii, bo eukaliptusy to są jak zapałki. Jak się zaczyna palić eukaliptus, no to po prostu idzie jeden za drugim i można po prostu dojść do jakiegoś ogromnego pożaru w kilka minut. No ja byłam nawet świadkiem takiego pożaru, który wybuchł w Parku Narodowym Jerez teraz w Portugalii. Dosłownie zaczęło się dymić i w kilkanaście minut góra dosłownie w tym parku stanęła ogniem. Więc no to było faktycznie taka odpowiedź, jak szybko te eukaliptusy się palą. A ten park Jerez, jedyny ich park narodowy, no to w większości zawierał eukaliptusy, no i drzewa iglaste, więc to też była fajna mieszanka zapachowa. Więc nie zawsze te eukaliptusy cieszą wszystkich, oczywiście nas w Polsce tak, ze względu na ich niesamowite właściwości, jakie możemy sobie po prostu na co dzień z nich korzystać, czy to nasze rodziny, żeby sobie pomóc właśnie w drogach oddechowych, ale nie tylko, no bo wiemy, że eukaliptusy były używane od
setek lat przez aboryginów w Australii na wiele dolegliwości, czy to skórnych, czy to na przykład jak ktoś się gdzieś tam przewrócił, skaleczył, czy na przykład, żeby odganiać komary, muchy, jakieś inne insekty. Więc ten eukaliptus jest już bardzo, bardzo popularny, ale tutaj tytuł tego jest Fakty i mity na temat aromaterapii, więc chcę przypomnieć ten mit, jeżeli chodzi o eukaliptusy, no bo wiele jest różnych takich artykułów straszących, że w Australii zmarły dzieci po eukaliptusach. Ja byłam w Australii około 15 razy i prawie w każdym sklepie, słuchaj, były produkty po prostu zmieszane z eukaliptusem. Czy to produkty do prania, czy do pukania, płyn do naczyń, do wszystkiego, płyn do podłogi. Tam eukaliptus króluje. I ten mit o tym eukaliptusie wziął się właśnie z tego, że ktoś kupił płyn do podłogi w takich dużych butlach, 4-litrowych prawie, 1 galon. I dziecko po prostu otwarło sobie ten płyn 2-letni i się napiło tego płynu i się tym zatruło. No i oczywiście ta druga strona, mafie medyczne podciągnęły to, że uwaga na olejki eteryczne, no bo tam oczywiście ten płyn był o zapachu eukaliptusa i tam częściowo były jakieś tam olejki eteryczne, ale to nie był olejek eteryczny, no i się utarło, ludzie zaczęli sobie przekazywać te wiadomości nieprawdziwe i wyszło, że ludzie umierają od eukaliptusa, tak, jak się napiją, co okazuje się, że jest nieprawdą, więc to jest kolejny mit, który chciałam obalić, no bo teraz byłam w Portugalii, to miałam z tymi drzewami dosyć często do czynienia, no i spędzałam wiele godzin i dni właśnie w parkach, gdzie tych eukaliptusów była masa. Więc jeżeli chodzi o zapałkę, jaką się szybko pali, to się zgadza, ale niekoniecznie jak ktoś weźmie eukaliptusa wewnętrznie czy zewnętrznie, to po prostu padnie i będzie trzeba go reanimować. Tak, można nawet to trochę tak bardziej uogólnić, że prawdą jest, i to jest prawda, że są rzeczywiście takie olejki, ale to jest raptem kilka, no może na cały świat kilkanaście, jakbyśmy tak bardzo poszperali olejków, których nie stosujemy wewnętrznie, dlatego że po prostu tam są takie substancje, które są dla nas zbyt mocno działające czy drażniące bardzo gdzieś na przewód pokarmowy, czy szczególnie na układ nerwowy, tak? Na przykład też olejek z Wintergreen, taki, o którym też tutaj dużo się ostatnio mówiło, może być takim przykładem. I to jest prawda, ale tych olejków jest raptem kilka, może kilkanaście na cały świat. To jest naprawdę mało tych olejków. A no mitem jest, że olejkami sobie można jakoś tutaj bardzo zaszkodzić. Jeszcze jak popatrzymy w stosunku do tego, ile mamy komplikacji z naszym takim oficjalnym leczeniem, różnymi procedurami, no to tutaj olejki eteryczne przy tym wręcz bledną. I ja często powtarzam, że trzeba się naprawdę bardzo postarać, już nie wiem, co zrobić z tymi olejkami, żeby sobie wywołać jakieś takie też trwałe uszkodzenie, tak? Bo nawet jeżeli trochę tego olejku gdzieś tam się dostanie do tej śluzówki, nawet do oka, gdzieś blisko, do nosa, do tego ucha, to nas gdzieś poboli, będzie bardzo nieprzyjemnie, my to rozcieńczymy jakimś olejem bazowym i będzie okej. Natomiast tak na trwałe trzeba naprawdę bardzo, bardzo, bardzo się postarać, żeby coś zrobić z olejkami nie tak dla naszego ciała. Oczywiście mamy pewnego rodzaju BHP, no ale to jest też taki bardzo duży mit i no właśnie to się wiąże trochę z tym straszeniem, o którym też tak trochę ostatnio tutaj mówiliśmy. Także no też no rozchodzi się między innymi o ten cyneol, tak? To jest ten taki 1,8-cyneol, taki związek, o którym najwięcej się mówi i w kontekście tych eukaliptusów i tak dalej. Ale fajnie, że powiedziałaś o tym eukaliptusie i że pokazałaś swoją drobną pamiątkę z Portugalii. One rzeczywiście pięknie wyglądają na żywo i to jest też ciekawe, bo w Portugalii rzeczywiście oni zaczynają na to narzekać. Też czytałam o tym i no, też byłem zdumiony, że tego eukaliptusa jest aż tak dużo, ale tak jak u nas jest nawłoć bardzo taka inwazyjna, tak rzeczywiście ten eukaliptus okazał się takim drzewem trochę problematycznym, bo rzeczywiście tam, gdzie jest bardzo gorąco, łatwo, żeby on się zapalił. Ja akurat w Portugalii byłem dość marzec i przełom października i listopada, więc nie byłem w takim okresie, kiedy jest tak cieplej, więc nawet nie czułem tego zapachu bardzo, jak byłem pod tymi eukaliptusami. Ale rzeczywiście czytałem takie artykuły, że bardzo łatwo, żeby no, one wznieciły gdzieś tam pożar, ale to też w ogóle pokazuje i nam przypomina,
że olejki eteryczne są wokół nas na co dzień i zazwyczaj też te zapachy, które nas otaczają wśród natury, wśród roślin, no to właśnie są olejki. O tym nie zapominajmy, że często mamy w głowie olejek, to już widzimy tą buteleczkę i że to musi być płyn. Tak naprawdę my z olejków korzystamy na co dzień, tak? Właściwie każdy z nas korzysta z olejków. Ja już nie mówię, że coraz częściej gdzieś są dodawane, tak jak ty powiedziałeś, do różnych produktów, też konserwuje się żywność, też do leków niedługo pewnie będą dodawane, czy już są gdzieś Już tam pierwsze są. próby. No, jest tego bardzo dużo. Właśnie jedno z zadań, które mi się bardzo u ciebie podobało, żeby poszukać tych olejków w różnych produktach, ale no, nie zapominajmy o tym, że my tymi olejkami tak naprawdę żyjemy na co dzień, bo nimi chociażby oddychamy. Więc to też nie jest tak, że my je tylko bierzemy gdzieś z tej buteleczki, kupujemy i wtedy dajemy do dyfuzora, czy stosujemy w inny sposób, ale warto pamiętać o tym, że one są wokół nas No w i lesie. tak. Czy to wyjdziemy na spacer, czy gdzieś pojedziemy na wakacje, no to czuć te olejki eteryczne, bo one się po prostu ulatniają, bo rośliny się też w taki sposób też porozumiewają przez zapach, odstraszają tam jakichś intruzów w postaci zwierząt. Ale co ciekawe, jeszcze w tej Portugalii, no to wiem, że ludzie w pewnej wiosce zebrali się, tam było to gdzieś 20-30 lat temu. I wyrwali te eukaliptusy. Nie chcieli, żeby rząd sadził te eukaliptusy. Była taka farma 200-hektarowa i 800 ludzi z wioski postanowiło to wyrwać. I malutkie eukaliptusy wyrywali, bo okazuje się, że te drzewa bardzo mocno ciągną wodę. I oni mówią, że nie dość, że wyciągnie im to wodę i nie będą mogli hodować warzyw i owoców. I one nie będą aż takie dorodne. No i oczywiście się bali pożarów, bo wiedzą, że eukaliptus to jest zapałka, i właśnie on się też pali dzięki olejkom eterycznym tak szybko. Więc to jest też ciekawostka. Ale sam eukaliptus w sobie jest do użytku wewnętrznego. Tak jak wspomniałeś, że można nie wiadomo co robić, żeby po prostu sobie zaszkodzić. Oczywiście są osoby, które są bardziej podatne na olejki niż inne i będą szybciej reagowały. Może się to związać na przykład z tym, że osoba nigdy nie robiła oczyszczania organizmu i tych toksyn, pasożytów ma dużo w sobie i jak zaczyna używać olejki, no to wtedy się tworzą endotoksyny, no i niestety są bóle głowy, rozwolnienia i tak dalej. I ludzie przypisują to olejkom eterycznym, ale nikt z nich nigdy po prostu nie dbał o siebie, nie odżywiał się zdrowo, nie pił dużo wody, żeby to wszystko z siebie wypłukać. Więc ja zawsze polecam dla osób, które się tak jakby interesują aromaterapią, czy zaczynają, żeby jednak zwiększyły ilość wody przy użyciu olejków eterycznych. I wtedy te bóle głowy czy jakieś inne przypadłości będą o wiele, wiele mniejsze niż jakby tego nie robili, bo trzeba byłoby tak naprawdę spytać się, słuchaj, co jesz, co robisz, jaki jest twój styl życia, żeby powiedzmy poradzić tej osobie, jakie ilości tych olejków eterycznych powinna brać. Także to też jest mit, bo wiele osób wini oczywiście olejki, bo zaczęło z olejkami eterycznymi, wyskoczyło mi coś na skórze, no bo oczyszczać się wątroba przez olejki eteryczne, a nie wyskoczyło ci coś na skórze, bo ty masz alergię na olejek. I to jest cały czas mylone i oczywiście musi być jakiś winny, więc winne są olejki. Też to musimy zwrócić uwagę na siebie i przypatrzyć się właśnie na to, co jemy, co robimy, ile tego płynu spożywamy, jaki rodzaj, no bo jak ktoś policzy 10 kaw dziennie albo herbat wysokokofeinowych i powie, że się oczyszcza i przyjął dużo płynów, bo też się z takimi osobami spotkałam, no to jest trochę śmieszne, żeby winić za to olejki eteryczne. Oczywiście olejek olejkowi nierówny. I teraz tutaj jeszcze dla przypomnienia powiemy, że są różne regulacje prawne w zależności od tego, gdzie mieszkamy. Tak jak na przykład w Polsce olejki eteryczne niestety są podciągnięte pod kosmetyki, czyli pod prawo kosmetyczne, i dlatego to też jest mylone i po prostu ta plotka się powiela. Słuchaj, olejki nie są do użytku wewnętrznego, no bo kosmetyków nie pijesz. No tak. Chyba, żeby były naturalne, to jakbyś się napił, to by ci się nic nie stało. Ale właśnie Polska troszeczkę jest poszkodowana właśnie przez to, że w taki sposób jest to ułożone. Bo Stany Zjednoczone czy inne kraje mają trochę to podzielone. Są olejki używane już od
dawien dawna, tak jak w Australii, jest to po prostu coś, co używamy na co dzień, jest to normalnością. W Polsce, tak jak wspomniałeś ostatnio, że to zaczyna być popularne. Ludzie widzą, że olejki eteryczne są bardzo pomocne na co dzień, szczególnie przy relaksacji, bo z tego są znane olejki eteryczne, że relaksują, ale ludzie nie wiedzą, że olejki eteryczne mają wiele, wiele różnych zastosowań i można je nawet spożywać. Oczywiście nie będziemy tutaj mówić o spożywaniu olejków eterycznych na Twoim wykładzie, bo według prawa polskiego nie można tego mówić, bo często, gęsto te olejki eteryczne na polskim rynku są bardzo słabej jakości. Tak jak się przejdziemy do różnych sklepików, czy nawet w księgarniach sprzedają olejki eteryczne za kilka złotych, 3 złote, 12 złotych, 10 złotych. I ludzie zamiast sobie pomóc, to jeszcze sobie szkodzą. No bo weźmie sobie taki ktoś olejek za 4 złote, myśląc, że on sobie pomoże, że po prostu będzie miał lepszą skórę, czy sobie doda taki olejek do napoju, czy sobie oczyści tą krew, a to działa dokładnie na odwrót. Więc dlatego ta aromaterapia jest uważana przez wielu, że po prostu ona nie działa, że olejki nie działają. No tak, tylko że tych różnych olejków na rynku jest tysiące, tak? Więc które olejki? Tak samo zawsze się pytam, który olejek? Czy to jest pomarańcza słodka, czy to jest pomarańcza gorzka? Trzeba mówić o detalach, a nie o ogółach, bo jak tutaj wejdziemy w ogóły, to wyjdzie, że nie używać aromaterapii, tak? Bo to jest Tak, szkodliwe dla nas. szczególnie właśnie no jak idziemy już w tym kierunku takim terapeutycznym, to rzeczywiście te szczegóły mogą decydować o różnych rzeczach. Parę rzeczy ciekawych właśnie tu powiedziałaś, czy można powiedzieć, że faktem jest, że po olejku samym możemy źle się poczuć, ale w momencie, kiedy tak naprawdę to nie jest olejek eteryczny prawdziwy, tylko jakiś syntetyk albo olejek z różnymi domieszkami, bo wiemy, że są dodawane też rozpuszczalniki. I to nie tylko dlatego, bo rzeczywiście czasami ta ekstrakcja, czy tutaj, no jest po prostu ten uzysk jest bardzo niski, więc czy czasami wręcz jest niemożliwy. Rzeczywiście są czasami takie procesy, że niestety musimy zewnętrznie coś dodać, ale to się dzieje bardzo rzadko. Natomiast zazwyczaj te dodatki są dlatego, żeby zwiększyć objętość olejku, żeby też więcej go uzyskać, ale no właśnie nie tam, gdzie jest to potrzebne. I niestety często to zostaje, to jest dla nas szkodliwe i na to my tak naprawdę źle reagujemy, czy już nie mówiąc tutaj o syntetyku. Więc tak jakby jest możliwa zła reakcja na olejek, ale w momencie, kiedy to nie jest olejek, także to jest prawda. Natomiast na pewno mitem jest to, że mamy złą reakcję na taki prawdziwy olejek. Rzeczywiście też trzeba brać pod uwagę, że tam są substancje, które są określane jako alergeny, ale to się zdarza ultra rzadko, tak? Ja naprawdę mogę powiedzieć, praktycznie nie widziałem, bardzo rzadko widziałam takie historie, że rzeczywiście coś się po olejku działo, ale to i tak było głównie związane z tym, co ty mówiłaś. Organizm się oczyszczał. Ja najczęściej widziałem takie reakcje, które były ciężkie do wytłumaczenia. To miałam takie trzy przypadki do tej pory, gdzieś no już na przeszło sporo, ponad 1000 osób mocno działających z olejkami. I to były wszystko osoby, które miały mocno nasilony stan autoimmunologiczny. I wtedy rzeczywiście one dość mocno reagowały. Ja byłem pewien, że to jest czysty olejek. Bardzo często akurat tutaj lawenda, co ciekawe, ona u tych osób, szczególnie na skórze, dawała jakiś odczyn, ale to też odczytywałam po prostu jako oczyszczanie. A już nie mówiąc tutaj to, co ty wspomniałaś o wątrobie, o układzie pokarmowym, o pasożytach. To też jest bardzo fajne, takie moim zdaniem, narzędzie diagnostyczne, że jak zaczniemy stosować olejki eteryczne i widzimy, szczególnie po skórze, wtedy zaczyna się jakaś wysypka, trądzik. Często ja widzę, że się pojawiają też takie zmiany, które mogą albo przypominać grzybice, albo takie właśnie jakby trochę owrzodzenia, że tak jakby wręcz z tego ciała te toksyny wychodzą, to znaczy tak jakby otwiera się rana i z tego się zaczyna sączyć trochę tak jakby taka chłonka, limfa i wtedy ja często widzę jeden z głównych kierunków u takich osób, między innymi pasożyty i bardzo często jak się zajmujemy tymi rzeczami, właśnie pasożytami, takim oczyszczaniem, to później to mija. Także warto oczywiście to obserwować, czy być gdzieś tam pod opieką terapeuty, żeby to konsultować. Czasami po prostu taki moment trzeba przeczekać, czy tak jak ty mówisz, zwiększyć ilość wody,
dodać może jakieś inne rzeczy, które pomogą w detoksykacji, lub po prostu trochę też lepiej się do tego przygotować. Także, no właśnie, fajnie, że o tym powiedziałaś i o tej jakości, i o tym, że często się łapiemy na tym, że myślimy, że to olejek nam coś robi, a wręcz przeciwnie, on nam robi przysługę, tylko to nasze ciało po prostu wyrzuca zewnętrznie. I nawet na przykład jeszcze z tym, do tych eukaliptusów tutaj nawiązując, przecież w Australii, Aborygenii szczególnie, bo wiemy, że tych eukaliptusów jest mnóstwo i one mają różny skład tego cyneolu, które jest tutaj takie wielkie halo, można powiedzieć, też jest różna zawartość i są takie, które mają Zgadza się. znacznie mniejszą zawartość tej substancji i ona może być nawet, tak eukaliptusy są stosowane z dużym powodzeniem u dzieci, to nawet u małych dzieci, czy są zrobione na pary i są pite wewnętrznie. Ja znalazłem w tym roku na PubMedzie w ogóle takie ciekawe wyniki badań, gdzie był podawany, ja teraz nie pamiętam, musiałbym znaleźć, z czego to był dokładnie olejek, z którego eukaliptusa, ale właśnie eukaliptus między innymi niszczył bardzo ładnie cysty Lambli, czyli też takiego pasożyta, z którym mamy duży problem. Więc często warto, tak jakby czasami z takim trochę dystansem, popatrzeć na to, co czytamy gdzieś, albo od kogoś słyszymy, a też popatrzeć, jak to wygląda, no tam, skąd na przykład te olejki pochodzą, bo często tam jest odpowiedź, jak to naprawdę wygląda. I też właśnie to jakiś filmik oglądałem, gdzie właśnie ci aborygeni tam gotują i później piją ten napar, i ja tak się zastanawiam, no ale halo, I halo, żyją. przecież eukaliptusa wewnętrznie? Nie, nie można, jak? No i Można. właśnie to są takie, no, mity, także można. Tylko też to, co ty, Ewelino, powiedziałaś, trzeba być dokładnym, bo może powtórzymy, że olejki eteryczne, tak jak zioła, tak? Każde zioło ma swoją nazwę, ma nazwę łacińską. To jest tak jakby takie bardzo znane na cały świat, czy my się tutaj nie pomylimy. To jest taka jedna zasada i każdy olejek, taki prawdziwy, dobrze opisany, powinien mieć tę nazwę łacińską. I wtedy my wiemy konkretnie, z jakiej rośliny jest to olejek i możemy mniej więcej też spodziewać się, jaki to jest skład, bo już tu nie mieszajmy może homotypy, bo to jest. Właśnie, Ale a to w możemy każdym razie pojechać. trzeba zwracać na to uwagę, bo stąd się biorą też te mity, tak? Że my powiemy, nie wiem, olejek tymiankowy nie dla dzieci, czy eukaliptus nie dla dzieci, no ale jaki? I to są takie szczegóły, które później, no niestety, skutkują właśnie różnego rodzaju mitami, ale jak popatrzycie sobie na te buteleczki tych prawdziwych olejków, zawsze macie nazwę dwuczłonową, to jest nazwa łacińska i ona was tutaj powinna dobrze ustawić, tak? Że jesteście pewni, że to jest Powinna, taki. ale czy to będzie na długi okres czasu, to też nie wiemy, bo wiele tych firm, która sprzedaje takie olejki po kilka złotych czy kilkanaście złotych, to wie, na co zwracają uwagę klienci i mogą to dopisać, no bo oni mają bardzo duże zyski właśnie na takich tanich olejkach, bo tamtego olejku może jest 5-10%, a 90% to jest wypełniacz. I dla nich dodać wydruk, to może się okazać, że w przyszłości będzie to mylne. Więc tutaj wtedy wchodzi po prostu tak jakby praca domowa, odrobienie swojego zadania i będzie trzeba w tych firmach pogrzebać. Na razie jeszcze jest tak, że większość tych firm, co sprzedaje te tanie olejki, to nie ma jeszcze nazw łacińskich, ale już zauważyłam, że coraz częściej takie niższej klasy firmy zaczynają dodawać te nazwy łacińskie i ktoś mi wysyła, słuchaj, bo ja tutaj znalazłem jakiś tam olejek za 11 zł i on ma nazwę łacińską. Więc to może być w przyszłości troszeczkę bardziej skomplikowane. Tak, to może nas No. nie ukierunkuje od razu na dobry olejek, Tak. tylko nam da tą pewność w sensie, że my się nie pomylimy z żadnym olejkiem, tak? Że my jesteśmy pewni, jeżeli mamy dobrej jakości olejek, że to jest konkretnie z tej rośliny, bo tych olejków będzie coraz więcej, to widać, co się zaczyna po prostu dziać też tutaj na naszym rynku i to oczywiście cieszy. Wiadomo, będą plusy i minusy tej sytuacji, będzie coraz więcej też takich, no, pół olejków, czy nawet nie Olejku, wiem, jak no to trochę właśnie. nazwać, ale też oczywiście będą się pojawiać dobrej jakości olejki i tutaj, czy też jak czyta się niektóre już takie opisy w książkach,
no to właśnie też się okazuje, że zależy, gdzie ta roślina rosła, jak była uprawiana, nawet jaka była pogoda w danym roku, to wtedy ta roślina potrafi tam dać troszkę inne substancje i już w takie szczegóły można wchodzić, ale to jest ważne na takim poziomie już terapeutycznym, no bo znowu stąd właśnie to też jest taki, no właśnie może być trochę mit, że dany olejek nie działa, no ale właśnie dlaczego nie działa? No bo właśnie zdecydował ten szczegół, że po prostu był nieco inny skład. I to zadecydowało o tym, że to akurat nie zadziałało. Poza tym też, o, może powiedzmy o tym, jak to jest, że powiedzmy, ja i ty mamy tą samą chorobę albo jakiś ten sam problem, bierzemy ten sam olejek, dosłownie ten sam skład, na przykład na ciebie działa super, a na mnie tak sobie albo w ogóle. No to możemy porównać to nawet do perfum. Jakieś, powiedzmy, są perfumy na bazie olejków eterycznych z wyższej półki. Ty nakładasz ten perfum, powiedzmy, tam jest kadzidłowiec, głównym składnikiem takim zapachowym i inne olejki. Ty nakładasz, na tobie pachnie całkowicie inaczej, na mnie całkowicie inaczej, tobie się podoba, mi się nie podoba. To tak samo jest po prostu z olejkami eterycznymi, no bo tutaj możemy wejść właśnie w tą dietę. Jaką dietę ty stosowałeś, jaką ja, jakie choroby ty przybyłeś, jakie przybyłam ja. Czy ty używałeś olejków eterycznych tak samo długo jak ja? Więc tutaj jest tych niuansów, możemy mnożyć i mnożyć i mnożyć w nieskończoność, więc każdy z nas jest unikalny i tak musimy podejść do aromaterapii. Jeżeli tak podejdziemy do każdej osoby jako do istoty świetlistej, do jednostki i każdego będziemy traktować indywidualnie, no to dla każdego znajdziemy to najlepsze rozwiązanie, które się da. Oczywiście jeden będzie miał cięższą drogę do przebycia, drugi będzie miał lżejszą drogę do przebycia i to jest okej. Okay. Musimy sobie zdawać sprawę, że każdy z nas jest inny. I też olejki przecież działają niesamowicie na emocje. Ty włączysz pomarańcze i się popłaczesz, a ja na przykład zacznę się śmiać. Bo też takich klientów miałem, że ktoś mi powiedział, że po lawendzie nie mógł spać, wziął pomarańcze i od razu usnął, a lawenda na przykład kogoś drażniła. Więc to też są takie niuanse, więc jeżeli do kogoś podejdziemy indywidualnie, na co stawiam duży nacisk, to będzie całkowicie po prostu tutaj inne, bardziej pozytywne doświadczenie z olejkami eterycznymi. Jednak trochę tego doświadczenia z tymi olejkami trzeba mieć, więc lepiej się kogoś poradzić, kto już w tym temacie trochę siedzi, tak jak ty czy ja, bo i ty, i ja przyjmujemy klientów, więc to też jest trochę inaczej niż ktoś na przykład, co tylko i wyłącznie zajmuje się na przykład pisaniem blogów, a nigdy nie przyjął kogoś jeden na jeden, bo to jest całkiem inna bajka. Wydaje mi się, że doświadczenie ma tu ogromny wpływ, nie tylko czytanie PubMedu, bo nie wszyscy lubią czytać te informacje medyczne, ale także po prostu dowiedzieć się od kogoś, kto ma doświadczenie, żeby nie było takiego straszenia, bo ja nie jestem za straszeniem ludzi, tylko za podawaniem ich informacji i oni wtedy sobie to zobaczą, czy mi ta informacja pasuje, czy wezmę tego eukaliptusa, czy czuję strach, bo jeżeli czujesz strach i używasz olejków eterycznych, to będziesz pomnażać strach, tak? Więc sobie wybierz jakiś olejek, który ci bardziej pasuje. Na przykład możesz sobie wybrać pomarańcze. Jeżeli się z tym czujesz dobrze, to zacznij od tego, z czym ty się czujesz dobrze, bo jeżeli my zaczniemy po prostu narzucać ludziom coś, z czym oni się nie czują komfortowo, bo już się nasłuchali, naczytali i na YouTubie, i na internecie, gdzie wiele tych wiadomości niestety nie jest prawdziwych, bo te wiadomości są pisane nie przez praktyków, tylko przez teoretyków, którzy zbierają ileś tam informacji z książek, przerabiają to i piszą to z własnymi słowami. Ja to zauważyłam, słuchaj, na polskim rynku tak 10 lat temu, to był wysyp tego. Jeden artykuł, 10 razy na różnych blogach napisany, prawie identyczny, czyli to nie jest możliwe, że to pisało 10 osobnych osób. I później takie plotki się tworzą jak z lawendą, że jak użyje chłopczyk lawendy, to mu wyrosną piersi, tak? Słyszałeś tą To jest plotkę? tak, to No. jest następny. To tak, chciałam do tego Tak. wpłynąć do No następnego właśnie. faktu i mitu, ale to może podsumujemy jeszcze to, że nie ma, że to jest mit, że są dobre i złe olejki, tylko właśnie to też fajnie można wytłumaczyć z punktu widzenia medycyny chińskiej, ale no my to właśnie widzimy w aromaterapii, że będą po prostu olejki, które będą dla nas
bardziej w danym momencie służące lub nie, dobrane energetycznie lub nie, takie, które będą odpowiadać naszym potrzebom lub nie. No tych olejków jest masa, tak? Więc jest naprawdę w czym wybierać. I no właśnie często też te niuanse decydują i to są, już nawet nie wchodzą gdzieś w chemię, to co też ty powiedziałaś, coś mi się podoba albo nie, z czymś mam dobre skojarzenie albo nie, po prostu coś czuję albo nie. I to często już jest taki, bym powiedział, no ważny sygnał ze strony naszego ciała, że tak, warto teraz w to pójść albo nie, warto to zostawić sobie może na później i wybrać coś innego. To też warto podkreślać, że okej, mamy te wszystkie badania, książki i tak dalej, super, że się to robi, bo dzięki temu też ta aromaterapia ma tak jakby tutaj większe pole do popisu, czy właśnie może być stawiana na równi z leczeniem i tak dalej, i to jest bardzo ważne, ale no nie możemy zapominać o tym, że to jest głównie praca z energią, praca z intuicją, z tym, co czujemy, jak my się czujemy. I dla mnie to jest właśnie taka największa wartość dodana i do tej pasji, i do tej pracy, że to jest przede wszystkim też praca z samym sobą. I to widać na przestrzeni kolejnych dni, miesięcy, lat, tak, jak my używamy olejki, co się po prostu dzieje. I to też jest niesamowite, bo dla mnie właśnie olejki są takie bardzo subtelne w działaniu. To znaczy, okej, jest też tak, szczególnie jak pracujemy z swoim ciałem fizycznym, tak, dobra, wysypało mnie, przeczyściło mnie, tak, coś się zadziało, widzimy, działa, dzieje się. Ale bardzo często jest tak, i to są takie moje wnioski, że dopiero po pewnym czasie, jak tak świat nas sprawdza i pewne sytuacje się wydarzają, to my wtedy widzimy, ile nam się udało przepracować z tymi olejkami, więc to też jest bardzo ciekawe i ja właśnie też lubię obserwować inne osoby, jak one zaczynają z olejkami i później w trakcie, oczywiście też zdobywając mimowolnie jakąś tam wiedzę na temat tych olejków i tak dalej, ale jak to wpływa po prostu na ich energię. I to jest niesamowite. To jest po prostu moim zdaniem taki najlepszy, taka wisienka po prostu na torcie, jak się obserwuje samego siebie i obserwuje się innych, bo moim zdaniem w ogóle odkrywa się zupełnie inny świat. Także mam nadzieję, że też o tym działaniu energetycznym będzie tak jakby coraz więcej informacji, czy przede wszystkim ludzie będą Ludzie. tak używać, bo wiesz, no mówić o energii jest, wiesz, jak rozmawiać, nie wiem, z osobą niewidomą o malarstwie, tak po prostu trzeba tego spróbować i doświadczyć. Także to jest też taki kolejny mit i prawda związanym z tym, że no to olej jakie na nas różnie działają, ale warto się zastanowić dlaczego. No nie, że to nie zawsze jest coś nie tak z tym olejkiem, tylko właśnie ja lubię powiedzieć, może jest coś nie tak z tobą, w sensie, że ten olejek akurat dla ciebie nie jest w tym momencie wskazany. Bo to też może warto powiedzieć, to jest też takie często pytanie. Biorę olejek albo mieszankę, które, nie wiem, dziwnie mi pachnie, albo mi odrzuca ten zapach. I co ty o tym sądzisz, czy jakie ty masz swoje doświadczenia i twoi klienci? Co taki olejek mówi? Czy coś z nim zrobić? Czy na przykład stosować go, albo go, wiesz, odłożyć na pewien czas? Olejek, którego nie lubimy. Ale to nie jest w 100% oczywiście, nie dla każdego to będzie działało, ale często jest tak, że na przykład nie lubimy bardzo olejku miętowego i jak się zapytamy danej osoby, no to się okazuje, że ma problem na przykład z układem trawiennym, albo ma problem z energią, albo może, że ma brak energii i wtedy dlatego ten dany zapach tą osobę drażni. I wtedy, jeżeli ta osoba poużywa tego olejku, tylko że ja nie zmuszam ludzi, słuchaj, jak nie lubisz mięty, to używaj ją na siłę, tylko mówię, zobacz jeden dzień i jak się czujesz, jeżeli faktycznie zbiera cię na wymioty, no to ta osoba wtedy powie, ja nie chcę takiej aromaterapii, nie chcę się źle czuć, no to wtedy niech sobie po prostu zmiesza z olejkiem, który lubi i doda powiedzmy jedną kropelkę tego Trochę olejku, taki co nie podstęp. cierpi. No, nie do końca, tak, bo jakoś chcemy wprowadzić, to tak samo wprowadzamy aromaterapię. Uważam, lepiej wprowadzać aromaterapię krok po kroku, bo jeżeli ktoś do tej pory nie używał olejków eterycznych, to zawsze mówię, po co się śpieszysz? Zrób to powoli, zawsze możesz dodać ekstra kropelkę, jedną, dwie, czy nawet 10, ale lepiej mieć dobre doświadczenie, bo my też nie chcemy zrazić
kogoś do olejków eterycznych. Oczywiście pierwsze pytanie będzie, jaka to jest jakość olejków, ale jak jest w miarę dobra jakość, no to możemy dalej dyskutować z kimś na temat, co robić, bo są różne olejki, są średniej jakości, ale to też chcę poruszyć, bo na przykład wiele ludzi uważa, a dobra, to słuchaj, wezmę sobie tutaj dwa olejki takie lepszej jakości, ja sobie będę dodawać powiedzmy do napojów, a sobie wezmę tutaj gorszej jakości olejki, takie za te 3 złote i dodam, będę mieć podłogę w domu, to sobie fajnie będzie pachniała powiedzmy jakimś tam eukaliptusem czy pomarańczą. No nie do końca, więc też trzeba pamiętać, że te olejki ewaporują i je wdychamy, czyli jeżeli one będą na podłodze, czy będą na meblach, czy będą na naszym ubraniu, no to one będą jakoś działały na nasze emocje. Będą też wchłaniane przez skórę, tak? Bo to są małe molekuły, które się unoszą i tak się znajdą w naszym krwiobiegu. Więc czy faktycznie chcesz umyć podłogę tym olejkiem za 3 złote, czy lepiej sobie daj spokój i umyj jakimś ekopłynem do podłogi, tak? No bo wiele osób to też troszeczkę myli i jednak mówi, a to ja tutaj do sprzątania kuchni, to ja sobie wzięłam takie olejki, no bo powiedzmy nie stać mnie na takie drogie olejki, żeby używać do środków czystości, to ja sobie dodam taki za 3 złote. No to ja uważam, że lepiej nie dodawać, bo bardziej się tym zatrujesz i będziesz mieć więcej później i dłużej czasu, żeby ten organizm z tego wyczyścić. No i też możesz się zrazić do aromaterapii, bo jak takie ciężkie olejki, nie wiadomo co tam jest w środku, będziesz używać i wdychać, to uważam, że nie jest to zbyt dobrym pomysłem. Czyli nie bierzemy jeńców, nie ma półśrodków, można Nie ma tak podsumować, półśrodków. Można ale to mieć jest mniej tak, olejków. to jest Jeden, dwa. tak, warto postawić na tą jakość i to też jest ważne. Ja sam po sobie widzę, ile czasu potrzebowałem, żeby właśnie to zrozumieć, bo to nam się może teraz łatwo o tym mówi, bo my już wiemy, praktykujemy i wiemy też, co za tym stoi tak naprawdę, tak? Bo doświadczyliśmy tych różnych rzeczy, próbowaliśmy różnych olejków, wiemy, jak one działają, korzystamy z określonych olejków i też wiemy, jaki jest plus skorzystania tych olejków, albo właśnie z nieużywania tych gorszych jakościowo. Ale ja to też doskonale rozumiem, bo ja też przechodziłem tą drogę i to nie tak dawno, że właśnie miałam tam jakieś zostawione olejki, gdzieś tam sobie właśnie zostawiłem do sprzątania i tak dalej, bo to szkoda wyrzucić. I dopiero później, jak już zużyłem te olejki, już zostałem na samych takich, wiesz, olejkach prawdziwych, to do mnie doszło, wiesz, co ja wtedy robiłem. No nie, że to nie Trułeś miało, tak, że to nie miało sensu, ale każdy ma gdzieś tam swoją drogę i musi po Zgadza się. prostu dojść do jakiegoś tam punktu. Odnośnie tych olejków, które lubimy i nie lubimy, ja bardzo lubię wytłumaczenie właśnie z punktu widzenia medycyny chińskiej i to do mnie mega trafiło, że jak jest jakiś olejek, który nas właśnie trochę drażni albo coś czujemy, że po prostu on nie jest na ten moment dla nas, tak? To właśnie i zakładamy, że to jest dobrej jakości oczywiście cały czas olejek, to ja bardzo lubię to podejście z medycyny chińskiej, że tak jakby medycyna chińska mówi o tym, że właściwości właśnie tego olejku nie są dla nas na ten moment wskazane. To znaczy nie chodzi o to, że ten olejek nam zaszkodzi, ale my mamy inny stan energetyczny, inny stan energetyczny ma ten olejek i może to nie idzie w parze. Ale też pamiętam właśnie, jak ty powiedziałaś na swoim kursie z aromaterapii, podobną rzecz, którą teraz mówiłaś, że może właśnie ten olejek chce zwrócić naszą uwagę na jakiś temat, z którym powinniśmy popracować, czy to w naszym ciele, czy z naszymi emocjami, czy z naszą energią. I muszę powiedzieć, że zacząłem to obserwować u siebie i właśnie te olejki, które, no nie chcę powiedzieć, że mi śmierdziały, ale po prostu było w nich coś ciężkiego, tak, dla mnie, coś może trochę drażniącego i te olejki tak trochę odstawiałem na bok. Widzę z czasem, co za tym każdym z olejków się kryje, tak, tak naprawdę z czym ja mam tutaj do pracy. I teraz, jak ja już mniej więcej też wiem, co się kryje za tym olejkiem, czy co ten olejek mi pokazuje, to stopniowo rzeczywiście staram się te olejki gdzieś tam wdrażać i muszę powiedzieć, że im bardziej jestem świadomy, z czym pracuję, tym łatwiej mi po prostu z tymi olejkami, czy niektóre olejki właśnie polubiłem. I muszę powiedzieć, że właśnie chyba jeszcze większa lekcja płynie z tych olejków, które właśnie
potrafią nas trochę nawet rozdrażnić albo zwrócić naszą uwagę na coś, niż z tych, które od razu uważamy, że to są nasze ukochane zapachy i tak dalej, ale to są moje osobiste takie To doznania i wnioski. często takie coś właśnie słyszę od Ale wiesz, klientów. nawet do tego stopnia, że powiem ci, o, to mam taką historię teraz z olejkiem neroli, że wiesz, nagle jak o tym pomyślałem, to w przeciągu jednego dnia, wiesz, z pięciu różnych miejsc do mnie przyszedł ten olejek, tak? Ja użyłem na kimś, sam się posmarowałem, coś sobie przypomniałam o tym olejku, miałam sesję robioną, to ten olejek do mnie przyszedł. I między innymi to jest dla mnie taki olejek, który pierwszy raz pamiętam, powąchałam w życiu, powiedziałam, o nie. O nie, to nie jest to, to nie jest to, tak? A teraz jest to jeden z olejków, może nie moich ulubionych, ale czuję, że mi się z nim świetnie pracuje i no, mam tam grube tematy do przepracowania na pewno przy pomocy tego olejku. Więc można tak to podsumować, żeby się nie zamykać na te różne zapachy, czy się też nie zrażać, czy pocieszymy, że to też się bardzo zmienia, bo my się zmieniamy, Tak. zmienia się nasze otoczenie, zmienia się nasza energia. Też same olejki, tak, im dłużej są otwarte, też tam się trochę zmieniają te nuty zapachowe, więc tak jakby, jeżeli macie takie olejki, które wiecie, że są dobre jakościowo, ale trochę wam nie podchodzą, to można je też sobie odstawić na pewien czas. Czy tak jak ty powiedziałeś, nawet z czymś zmieszać, Zmieszać. tak? To też jest fajny No pomysł. i też fajną rzeczą na temat aromaterapii, która mnie urzekła, jest to, że możesz wierzyć w energię, możesz nie wierzyć, ale widzisz, jak się zmieniasz, jak się zmienia twoje środowisko. Czy masz więcej, powiedzmy, szczęścia w życiu? Czy ci się trafiają właśnie jakieś takie pozytywne sytuacje, które ci się wcześniej nie trafiały? Bo to też jest związane właśnie z naszymi częstotliwościami elektromagnetycznymi i z danym olejkiem. I na przykład możemy się nim smarować, ale on też będzie działał na nasze ciała subtelne. I ktoś może nawet w ogóle nie być w tych tematach rozwoju duchowego, a zobaczy bardzo, bardzo dużą zmianę i zacznie się zastanawiać, co się stało. Więc to jest też taki dodatkowy tutaj Tak, punkt programu, jeżeli super, że to chodzi. tak, super, że to powiedziałaś. A nawet ja powiem, nawet on się nie musi zastanawiać, Tak. że coś się dzieje. Po prostu, żeby to się działo. Ale przyjdzie taki moment, prędzej czy później, i rzeczywiście ja tak mam od tych, no powiedzmy, paru miesięcy, że ja po prostu widzę, jak jest dużo olejków, i to też jest jakiś chyba kolejny mit. Okej, no można olejki przydawkować w znaczeniu, dobra, wypijecie pół butelki, no to tak, musi to przejść przez wątrobę, nerki, czy dostaniecie biegunki, to wiadomo, tak, że będziemy się czuli źle. Ale tak jak my na co dzień używamy olejków i używamy też ich stopniowo coraz więcej, to szczerze, moim zdaniem, tutaj limity jakieś górne są bardzo wysokie i ja widzę, że jak jest dużo tych olejków i one są regularnie, to po pewnym czasie po prostu widać te zmiany i właśnie nie da się, wiesz, ty wiesz, o co chodzi, ja wiem, o co chodzi, nie da się tego wytłumaczyć, po prostu trzeba to poczuć, ale to fajnie, co powiedziała, że to widać szczególnie po otoczeniu, po tym, jak my reagujemy na przykład na relacje z innymi, co się manifestuje w naszym życiu, nie tylko jak my się czujemy, jak my wyglądamy, ale właśnie o to chodzi, że jak my się zmieniamy, między innymi przy pomocy olejków, to przede wszystkim rezonuje z tym nasze otoczenie i to otoczenie się zaczyna zmieniać. Więc mogę Zgadza powiedzieć, że olejki eteryczne to jest super pomysł na, jeżeli ktoś chce dużo zmian, zmian siebie, zmian otoczenia, to bardzo polecamy tutaj olejki, które tylko czujecie, zacznijcie korzystać z prawdziwych olejków i zmiany macie gwarantowane, tak? Ale co jest najlepsze, to są takie zmiany subtelne, bo właśnie one pewnie też dotyczą szczególnie tych ciał eterycznych, więc to nie jest taka ostra jazda, to nie jest jak na chociaż jakiś tam. nie zawsze, bo Znaczy, są. no, U dobra, niektórych jest nazwijmy. ostra jazda, także to też, ale pozytywnie, słuchajcie, nie ma co się bać, bo lepiej coś wyciągnąć spod tego dywanu, niż zasłaniać dywanem, bo wcześniej czy później to nas kopnie w tyłek, więc lepiej to przerobić krok po kroku. No każdy będzie miał inną reakcję i to jest okej. Okay. Niektórzy nagle zacznie się śmiać, tak jak moja kuzynka poszła gdzieś w towarzystwo, było tam dużo dziewczyn i ona mówi, to ja was tutaj posmaruję olejkiem, to będziecie wszystkie miały dobry humor. One, a my nie wierzymy w to, to jest niemożliwe. No i dała im olejek, posmarowały sobie na nadgarstki, po czym po 15-20 minutach wszyscy mieli super humor i
zaczęli się śmiać, ale zapomnieli oczywiście, że to jest po tym olejku. I ona wyciąga, to właśnie było przez to, że wam dałam olejek, tak? No bo on wszedł do strefy limbicznej mózgu, odblokował jakieś tam stresy, traumy, emocje, no bo tak działają przede wszystkim olejki. Uważam, że są rewelacyjne, jeżeli chodzi o jakieś właśnie rzeczy do przerobienia emocjonalne i energetyczne, a dopiero później na ciało fizyczne. W takim, może w takiej hierarchii według mnie ja bym to widziała, że to jest rewelacyjne, tak jakby pomoc, rewelacyjna pomoc dla nas, nie tylko dla nas, ale dla psychologów, dla psychoterapeutów, dla terapeutów, żeby właśnie pomóc szybciej temu klientowi, żeby on nie przechodził danej terapii ciężko. Więc dlatego też używamy zapachu. Dokładnie. A masz na przykład jakiś taki sprawdzony olej przy na przykład jakiejś terapii, przy traumie? Czy ty masz No jakiś... to zależy po prostu od osoby. Ja z daną osobą rozmawiam, do czego tyczy dana trauma, co Nie. się stało, czy to jest powiedzmy trauma z dzieciństwa. Pytam się też, jakie olejki lubi, albo jak nie wie, jakie olejki lubi, no bo niektórzy nie wiedzą, to się pytam, czy wiesz, jaką grupę zapachów lubisz, żeby też nie doradzać komuś na początku szczególnie czegoś, co tą daną osobę odrzuci od tego olejku, a przy emocjach uważam, że jest ważne, żeby to było przyjemne, tak? No bo nie będziemy się tutaj katować, jeżeli mamy jakiś problem do przerobienia, powiedzmy ktoś ma jakąś traumę z dzieciństwa, albo powiedzmy jest w jakimś złym związku, albo przechodzi jakiś letarg, jakiś smutek, no to nie chcemy po prostu iść w tym kierunku złym, tylko bardziej w tym kierunku takim, co cię cieszy, co ci sprawia przyjemność i w taki sposób możemy dobrać dany zapach do danego człowieka. Ja bardziej tak podchodzę. Można oczywiście tam komuś doradzić, słuchaj, weź sobie lawendę, tak, tradycyjnie i to zadziała, no bo wiadomo, że olejki etryczne mają setki różnych składników chemicznych, nawet do tej pory niepoznanych przez właśnie medycynę. One są cały czas badane, dlatego ta aromaterapia cały czas się rozwija. To nie jest coś skończonego, tak jak niektórzy myślą, słuchaj, dobra, ja chcę się tego nauczyć, tak jak zadania z matematyki, bo to jest nieskończone, tak jak medycyna. Tutaj cały czas wychodzą nowe badania i ludzie też się otwierają na aromaterapię, bo przecież przez dziesiątki albo setki lat aromaterapia była czymś złym. Kojarzona była z jakimiś czarownicami na kiju, które po prostu coś tam mieszały, więc wiele ludzi wierzyło, że to jest czarna magia, że to pochodzi powiedzmy od jakichś złych demonów i mocy i z tego po prostu uciekali od aromaterapii. A prawda jest taka, że wiele religii trzymało tą całą wiedzę dla siebie, nie dzieliło się tą wiedzą, no i w taki sposób straszono ludzi, a się okazuje, że król czy królowa, czy tam jakiś wysokiej rangi dostojnik używał tych olejków na co dzień i miał się bardzo dobrze, ale nie dzielił się tą wiedzą, powiedzmy, z ludźmi, którzy tam według nich byli biedni, czy jacyś na niższym My się poziomie, chętnie tak? dzielimy. My się No, chętnie dzielimy to. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o aromaterapię. Także ona zyskuje tutaj cały czas na plusie, tak jak sam wspomniałeś, że ten rynek aromaterapii i klientów, i ludzi zainteresowanych cały czas rośnie. Zgadza się. Ale właśnie, żeby było śmieszne, przecież aromaterapia była stosowana od tysięcy lat. A to dla niektórych to jest, a jakieś nowe olejki. Olejki nie są nowe. Olejki to jest stara wiedza. My do tej wiedzy z powrotem tak jakby wracamy i się przekonujemy. Bo chodzi o to, żeby niektórych ludzi powiedzmy przekonać, co mają takie, a nie inne wierzenia. Ja się z takim czymś spotkałam w Chicago. Mieliśmy kiedyś klasę i wynajmowaliśmy pokój od... No, nie będę mówić z jakiej religii, z kościoła, no i ktoś powiedział temu kapłanowi czy księdzu, że słuchajcie, tam w piwnicy
bo to było właśnie w tych basementach ze Stanów Zjednoczonych, to nie piwnica tam taka jak w Polsce, że oni tam uczą jakichś złych rzeczy o olejkach eterycznych, a olejki eteryczne to pochodzą od złych mocy i więcej im nie wynajmujcie sali, bo my ich tam nie chcemy. No to, no i ktoś by sobie pomyślał, że to już było dawno. No nie, nie do końca wszyscy są do końca otwarci na olejki eteryczne, bo nie mają wiedzy, mają właśnie takie przeświadczenie, że aromaterapia to jest jakaś czarna magia. Więc to jest śmieszne trochę, jeżeli chodzi o dzisiejsze czasy, że musimy się zderzać z takimi akcjami. No ale dzięki różnym badaniom, bo cały czas są badania, na przykład zostały przeprowadzone badania na temat dzieci, które miały problem z oddychaniem. To się nazywa po angielsku apnea, że na przykład taki bezdech się robi. I co się okazuje, że noworodkom, tutaj będzie też taki niuans, bo się mówi, że dla noworodków aromaterapia nie, przetestowano to na noworodkach i okazuje się, że 57% noworodków z tym problemem, z tym bezdechem, gdzie mogliby się nawet udusić, no to ten problem zniknął dzięki właśnie rozpylaniu na przykład olejku waniliowego. Więc no i reszta ludzi się zaczęła tutaj bardziej już do tego przekonywać. Także tych badań mamy cały czas więcej i więcej, tak jak były badania na temat olejku lawendowego, jak wpływa na mężczyzn, na przykład w Chicago i się okazuje, że bardzo dobrze na potencję działa. No to różne takie informacje obiegają cały świat, jeden przekazuje drugiemu i się okazuje, że jednak ludzie widzą w tym potencjał, widzą w tym coś pozytywnego, co im może pomóc. I no i krok po kroczku jest tych ludzi coraz więcej na całym świecie, nie tylko w Polsce. Może pójdźmy, właśnie tu wspomniałaś o tych mężczyznach i lawendzie, może pójdźmy trochę do tego, co wcześniej też mówiłaś. Słuchaj, Ewelina, czy ja mam się obawiać jakichś olejków? Czy to jest prawda, że ja użyję jakiegoś olejku i nie wiem, pójdą mi estrogeny do góry, urosną piersi i coś się tutaj zadzieje, albo nie wiem, czy moja siostra jak będzie używać jakichś olejków, to nie wiem, pójdą mi androgeny do góry i nie wiem, broda jej urośnie. Jeżeli słuchaj, albo, to tak. Albo inaczej, tak, mam małego siostrzeńca. Mhm. Czy mam się bać, żeby mu nie podawać na przykład, nie wiem, szałwii muszkatołowej albo lawendy, tak? Bo nie wiem, będzie później bardziej jak dziewczynka. No tak, tak to nie działa, więc olejki są na tyle zbliżone do krwi człowieka, już nie będziemy tutaj poruszać detali, ale krew człowieka i skład olejków eterycznych tak ogólnie w porównaniu jest dosyć podobna, dlatego nie mamy się czego obawiać, no bo te olejki, jeżeli powiedzmy ty masz ubytek, no powiedzmy źle się czujesz, tak? No to te olejki ci pomogą, że ci poprawią humor. Wiesz, o co chodzi? To nie będzie tak, że ci wyrosną piersi, no bo teraz te badania, które się pojawiły w Chicago na temat mężczyzn, że olejek lawendowy działa na potencję i oni wypróbowali takie inhalatorki, że dali tym mężczyznom do domu olejek lawendowy, wlali do tego inhalatorka i oni mieli się inhalować tym olejkiem. No i wyszły rewelacyjne badania według tego instytutu w Chicago, że działa na potencję. No to teraz się to, powiedzmy, gryzie z tymi plotkami, co były wrzucone prawdopodobnie przez przemysł farmaceutyczny, że po olejku lawendowym rosną piersi, tak? No bo wiem, że nie mieli wystarczającej ilości badań i ktoś rzucił taką plotkę, ktoś dodał, powielił i tak to poszło, bo ja dosyć ostro szperałam akurat w tym temacie, bo wiele właśnie mam się bało, że powiedzmy chłopczykom urosną piersi. I co się okazało z tego, co doszłam do tego, o co to chodziło, że olejek lawendowy został dodawany do płynów do mycia naczyń, toksycznych płynów, tam gdzie są różne chemikalia. I ci mężczyźni, powiedzmy, którzy pracowali, czy chłopcy w kuchni, bo wiadomo, niektórzy sobie tam w Stanach dorabiają już za młodych lat, że im zaczęły rosnąć piersi. I się okazało, że to nie od olejku lawendowego, tylko od chemicznego płynu do mycia naczyń, który ingerował w gospodarkę hormonalną tych chłopców. Więc trzeba zawsze dojść do tego, kto puścił tą plotkę, no bo akurat tutaj nie dojdziemy, ale zawsze można znaleźć, powiedzmy, odpowiedź na to pytanie, dlaczego coś takiego zostało puszczone i się okazuje, że
Tam w Australii mamy płyn do podłogi, a tutaj mamy płyn do mycia naczyń lawendowy. Czyli kto to zrobił? Prawdopodobnie to zrobiła mafia medyczna, tak? No bo im zależy na tym, żeby ludzie byli słabsi, żeby nie mieli energii, żeby czuli cały czas smutek, żeby byli poddenerwowani, żeby mieli problem z emocjami. Im nie są potrzebni zdrowi, silni ludzie, no bo takim ludziom nie sprzedasz leków, a wiadomo, że leki są patentowane. A na patentach się robi największe pieniądze, a natury nigdy nie opatentujesz, bo nie możesz sobie zastrzec, że ja tutaj byłam w lesie i przywiozłam sobie eukaliptusa, ja sobie go opatentuję, tak? Bo natury nie patentujemy. No i na tym nie zrobię pieniędzy. Więc na czym zrobię pieniądze? Na wyciągnięciu składników chemicznych z danej rośliny, czyli badam sobie roślinę, siedzę sobie w lesie i się okazuje, że kwas metasalicylowy, który jest w Golterii rozesłanej, świetnie działa przeciwbólowo. Czy ja będę sprzedawać Golterię rozesłaną? No nie. Zakażę w Unii Europejskiej, żeby Golteria rozesłana, tak zwany wintergreen po angielsku, był niedostępny dla ludzi. No bo po co ludzie mają sobie pomóc naturalnie? Niech kupią aspirynę, niech kupią inne leki. No nie chcę tutaj nazywać, nie powinnam nazywać leków, żeby ci tutaj kanału nie zbanowali. Ale tak to wygląda. I wtedy mogę sobie opatentować daną tabletkę i ci wcisnę kwas metasalicylowy w tabletce, bo nie będziesz miał wyjścia, tak? Według nich, bo oni tak myślą, że większość ludzi to nie ma pojęcia w ogóle o niczym i będzie łykać jak młody pelikan wszystko to, co oni w tych reklamach telewizyjnych nam dają. Tak, a większość ludzi jednak łapie te reklamy telewizyjne, bo jest przyzwyczajona od dziecka, tak? No, Tuczone, tym bardziej że to działa. kwestia aromaterapii, o której się nie mówi, no to już jest w ogóle bardzo łatwo tutaj o, łagodnie powiem, przeinaczenia i tak dalej, no ale trochę biedne te olejki, aż mi takich szkoda, że Już tak jest o nich, coraz lepiej. Nie ma biedna co, nie ma lawenda, co. biedny eukaliptus, no ale mamy nadzieję, że no. I tak prawda gdzieś tam zawsze wyjdzie, więc jak ktoś bardzo chce, to znajdzie i dojdzie do Zgadza się. źródła, a no właśnie też trochę w takich dziwnych czasach żyjemy, bo jest duży szum informacyjny, ale z drugiej strony wiele informacji mamy podane na dłoni, tylko no, trzeba się zorientować, tak, skąd ta informacja idzie, kto tam za tym stoi i jaki ma to na nas wpływ. Ja się cieszę, bo przedwczoraj przyjechał do mnie zapas Wintergreen prosto ze Stanów, więc No jeszcze w Stanach nie jest to tak, zabronione, ale to więc nieraz tak wygląda, że zabraniają, później nagle ludzie się sprzeciwiają, później te olejki wracają, później znowu jest zabraniane. Często właśnie tak firmy z olejkami eterycznymi działają, że okej, ściągają to z półki, przeczekają jakiś czas i wkładają z powrotem. No i za drugim razem nieraz to przechodzi, nieraz to nie przechodzi. Więc no ale idziemy do przodu, jest coraz więcej ludzi świadomych, jeżeli chodzi o aromaterapię, naturalne leczenie, bo nie tylko aromaterapię, więc nie ma co się przejmować. Na pewno jest lepiej niż jak ja zaczynałam 17 lat temu, gdzie tych informacji było bardzo mało i było jeszcze większe straszenie, więc uważam, że jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. tak, i tego się trzymajmy, to bez dwóch zdań. Ja tutaj patrzę, może mi się uda przewinąć. Nawracające zakażenia dróg moczowych. Tutaj mamy od jakiejś pani pytanie. Temat trochę rzeka, można powiedzieć, bo są różne przyczyny, Tak, bo mogą być zgadza przyczyny się. bakteryjne, szczególnie przewlekłe. W ogóle, no niestety u pań to jest bardziej skomplikowane, bo też dużo kobiet nie ma za bardzo objawów, jeśli chodzi o przewlekłe zakażenia, czy to mykoplazmą, czy to chlamydią, czy to nawet rzeżączką. To u pań nawet czasami połowa kobiet nie ma za bardzo objawów, takich bardzo znamienitych przy ostrej infekcji, a na przykład przy przewlekłej no, może być tutaj objaw nawracających zapaleń pęcherza moczowego, chociaż też bym tutaj nie porzucał tej kwestii związanej z emocjami, bo to też wiemy szczególnie z medycyny chińskiej, właśnie szczególnie jelita i pęcherz, bo to jest taki jakby upust dla serca, między innymi dla wyprowadzenia gorąca i wtedy też się mogą pojawiać zapalenia pęcherza, więc warto to poobserwować, kiedy one też się pojawiają.
bo miałem już takie pacjentki, gdzie się pojawiały na przykład zapalenia, zawsze w sobotę, kiedy wszystko puszczało po całym tygodniu i wtedy ciało mogło tak zdrowieć, leczyć się, to wtedy się pojawiało akurat zapalenie, a jak tak mocno gdzieś tam wszystko trzymało w tygodniu, to zapalenie mijało. Także są różne rzeczy tutaj mogą mieć na to wpływ, więc widzicie, jeżeli będziemy mieć też kwestię emocjonalną, no to wiadomo, że te olejki, które działają antyseptycznie, przeciwbakteryjnie, no to okej, dobra, akurat to też jest duży plus, że nawet jak weźmiemy tam oregano, majeranek, tymianek, które biją dużo bakterii, to one też super działają na naszą energię i O, psychikę, tutaj dziewczyna pisze coś ale innego. Okej. jednak trzeba to ukierunkować, no nie? Czyli trzeba po prostu znać tą przyczynę, bo jeśli chodzi tutaj o bakterie, to akurat ja tak robię do tej pory, że często jeżeli ja wiem, że ktoś ma jakąś bakterię, to tu akurat na PubMedzie dość sporo można ciekawych rzeczy wygrzebać i to jest akurat tutaj bardzo przydatne i bardzo dobre, więc dobrze, że te badania są, ale można też pójść trochę intuicyjnie czy tradycyjnie, też na przykład jałowiec, który wiemy, że jest znakomity, jeśli chodzi o pęcherz, zarówno z punktu widzenia medycyny chińskiej i naszej terapii, tylko znowu z tymi jałowcami patrzymy, które gatunki, bo to kolejny mit, że jałowce wszystkie są dla nas bezużyteczne wewnętrznie, czy są nawet trujące, bo to też chodzi o konkretny gatunek, więc no, to zależy tak naprawdę od tej przyczyny i tu trzeba byłoby się zastanowić i poszukać. Też można zrobić diagnostykę, tak? No to jest akurat taki temat z tym pęcherzem. Nie wiem, co ty byś tu, Ewelina, powiedziała od siebie, ale to jest temat No. rzeka. Tutaj Tak, dużo ścieżek może to być. jest temat rzeka, bo widziałam tutaj komentarz, że to chodzi o 4-letnią dziewczynkę i ja bym tutaj podeszła do tego, jeżeli chodzi o centra energetyczne. Ja uważam, że ma zaburzone centrum energetyczne kobiece, czyli tutaj akurat w tym przypadku centrum czakry sakralnej. I to jest temat rzeka, bo trzeba by było po prostu głębiej w to wejść, porozmawiać z tą dziewczyną. Akurat nie widzę imienia, bo znikło, bo widzę, że jest was dużo, także się cieszymy, że dołączyliście do nas. Więc ja bym też pod względem energetycznym tutaj poszła i jeżeli jest to 4-letnia dziewczynka, trzeba by było po prostu przeprowadzić wywiad z tobą, z mamą, jak powiedzmy ją karmisz, jaki jest wasz styl życia, jak wygląda tutaj sytuacja w rodzinie, bo tutaj można wejść głębiej w emocje tej dziewczynki, dlaczego ona ma problem z pęcherzem w wieku 4 lat, więc no, zostawiamy to, bo możemy tutaj mówić godzinami, a nie mamy tak jakby z drugiej strony konwersacji z tą dziewczyną, ale ja bym właśnie bardzo zwróciła tutaj uwagę na to. Możesz jej smarować podbrzusze, ale musisz rozpuścić ten olejek eteryczny. Możesz zacząć powiedzmy od małej ilości jednej kropelki, rozpuścić powiedzmy z olejem roślinnym i robić jej taki masaż. Jeżeli nie masz czasu, to chociaż wieczorem i zobaczyć, czy właśnie energetycznie to zaczęło puszczać, czy widzisz poprawę. No tyle mogę ci powiedzieć z tego, co opisałaś, ale to jest temat głębszy, więc niektóre tutaj tematy, które pytacie, to są trochę bardziej kompleksowe, więc możemy wam coś po prostu podpowiedzieć, ale uważam, że ja bym tego nie zostawiała tutaj na twoim miejscu, bo szkoda dziecka. Coś tam się dzieje właśnie w systemie energetycznym. To może być w linii żeńskiej, to mogą być problemy pokoleniowe, trzeba by było po prostu się zastanowić, co tam się dzieje, czy powiedzmy mama nie wzbudzała w tobie jakiegoś strachu, czy na ciebie nie krzyczała, czy ciebie nie biła w dzieciństwie, albo nawet babcia. I dlatego takie coś idzie z pokolenia na pokolenie energetycznie, tak? No to tak mniej więcej tyle z mojej strony. Super, dzięki. Tam mamy jeszcze takie pytania właśnie odnośnie górnych dróg oddechowych. Też, no właśnie, problemy z zatokami, czy też chęć rozrdzenia takiej wydzieniny. No to na pewno tutaj możemy przybić piątkę z eukaliptusem, któremu dzisiaj Można. poświęciliśmy dużo uwagi. Ale no właśnie, co odnośnie tych górnych dróg oddechowych, może tak, czy ty masz jakiś swoich
faworytów, czy to u dzieci, czy to u osób dorosłych? Zależy, czy to pytała osoba właśnie dorosła, czy to pytała, Jedno czy to pytanie pytał było dla ktoś dziecka dla i to tak iloletniego? akurat tą osobę znam, Aha. więc wiem, że ma dwójkę dzieci w wieku tam Wieku. około, jedno o 4 lata, a drugie ma 12, czyli no już 12 lat, to jest prawie osoba dorosła, ale jest czterolatek też. I jaki tam jest problem? O problemy z zatokami, chęć rozrzedzenia wydzieliny. No to jeżeli chodzi o zatoki i o centra energetyczne, bo akurat to jest to, co mnie najbardziej interesuje, to jest podejście energetyczne, czyli według tego, co ja czuję tutaj z aromaterapią i z tym wszystkim, z różnymi chorobami, to wszystko się zaczyna od blokad w centrach energetycznych i tu może być blokada w górnych centrach energetycznych. Trzeba by było to sprawdzić. Można zacząć od eukaliptusa, ale ja bym zaczęła akurat w tym przypadku inaczej. Bym zaczęła od lawendy. I bym rozpuściła tą lawendę jeszcze z olejem roślinnym i bym smarowała okolice skroni tym olejkiem u tych właśnie dzieci i zobaczyłabym, czy widać poprawę. Jeżeli nie, możesz jeszcze coś takiego zrobić, że zmieszać troszeczkę eukaliptusa z olejkiem lawendowym, lawendula angustifolia, jeżeli chodzi o eukaliptus. Jeżeli chcesz, powiedzmy, i dla dziecka czteroletniego, i dla dwunastoletniego, no to będzie eukaliptus bicostata. Jeżeli go nie masz, może być radiata. Globulusa raczej bym na początku nie dawała. I bym też próbowała w taki sposób zadziałać w okolicach skroni i zobaczyć, czy to puści. Ale tu też według mnie poszło to energetyczne blokady, tak? Super, dzięki. Więc Dzięki wielkie. coś Wam podpowiem, ale nie wiem, czy też możemy takie rzeczy oficjalnie dawać Możemy, recepty. Też możemy, bo wiem, że na YouTubie to ja nie mogę możemy. No takich rzeczy trudno, robić. najwyżej zamkną mi kanał. No, już tyle lat się tu wysiedziałem, to jak to zamkną, To już no mogą ci zamknąć. mogą państwo, Będziesz mi przymusową przerwę. mogą zamykać. Ludzie już nie znajdą, także bez problemu. Już gdzieś tam jedzą, już czują po zapachu. Słuchaj, Aha, już spoko. No codziennie na jakoś teraz to YouTubie mnie. to by, na YouTubie to chyba raczej to by nie przeszło, także ja będę może Śmieje mówić się. troszeczkę bardziej ogólnie i tyle, no bo tutaj nie wiadomo jakich, no podpowiemy wam, ale tak jak mówię, że do każdej osoby trzeba zrobić wywiad, porozmawiać z tą osobą, naprowadzić ją, bo ja uważam, że trzeba zacząć właśnie od centr energetycznych, a później iść dalej, a nie na odwrót. Takie jest moje podejście. Nie mam podejścia, że okej, jak jest ktoś schorowany, to się wzięło to z powietrza, bo to jest nieprawda. Wszystko ma podłoże emocjonalne, ale także energetyczne, zaburzenia w naszej aurze, które też mamy od dziecka albo po prostu już z poprzednich pokoleń. Już nie będę mówić wcieleń, bo ktoś to może wierzyć, ktoś to nie musi wierzyć, ale tak to wszystko działa. To jest system naczyń połączonych, puzli. Jak jeden puzzle nie działa tutaj w świecie energetycznym, to pociągnie to dalej, bo najpierw widzimy zmiany w aurze, w polu energetycznym, a dopiero one później się pojawiają w naszym ciele fizycznym i to jest już taki znak, taki młotek, zrób coś, zrób coś. To już jest twój ostatni dzwonek, tak? Więc tak. Tak, tu właśnie odnośnie jeszcze tego, co mówisz o działaniu tych olejków i używaniu, to właśnie wielkim plusem aromaterapii jest na pewno to, że nawet jeżeli my z punktu widzenia naszego takiego użytku zaczynamy pracować z ciałem, to te olejki i tak będą pracować z emocjami i z energią. I co ciekawe, szczególnie jeżeli jednak damy tam dojść do głosu, szczególnie przy wyborze tych olejków, trochę naszej intuicji i emocjom, to nawet jak my się będziemy skupiać na tym ciele, to z dużym prawdopodobieństwem i tak jakoś się tak to stanie, że przyjdą do nas te olejki, które oczywiście będą wspierać to nasze ciało, ale będą też najlepiej pracować z naszą psychiką i energią. Także to na to też się nie zamykajcie, czy
Dlatego, że trochę tych osób mamy. Ja też no, pracuję tak jakby tutaj biznesowo z tymi olejkami i mam kontakt z różnymi osobami i często osoby też do mnie przychodzą z pytaniem, skąd wiem, albo skąd umiem, albo one same pytają, tak, bo mają taki i taki przypadek, albo chcą komuś doradzić. I często tak naprawdę te wasze już pytania, które są i gdzieś je zadajecie, bo też wiem, że tu pytają niektóre osoby, które używają olejków eterycznych, wy tak naprawdę już tą odpowiedź znacie, tylko potrzebujecie trochę takiego potwierdzenia z zewnątrz. Natomiast najczęściej to, co do was przyjdzie pierwsze, intuicyjnie, czy to, co już macie w swojej apteczce z tych olejków, to jest to, co w danym momencie będzie Wam służyć najlepiej. A jak się da dzieciom olejki, to one zawsze, zawsze wybiorą ten olej, który dla nich jest najbardziej wskazany w danym momencie. I to też jest bardzo ciekawe. Więc ja na pewno będę to tak powtarzać jak mantra, żeby uczyć się słuchać o olejkach, ale żeby nie zamykać się na tą swoją intuicję i czucie, bo o tym jest aromaterapia i o tym są olejki. Niestety, niestety, to znaczy, no, niestety może dla tych osób, które tak chcą iść jednotorowo, że nauka, że tutaj takie składniki i tak i tak to da, tak i tak to działa, no to niestety jest tak, że jest bardzo energetyczna aromaterapia i to jest wielkie pole do popisu dla nas wszystkich. Właśnie nie trzeba być aromaterapeutą klinicznym, żeby naprawdę sobie pomagać olejkami eterycznymi dla siebie, tak? Bo można tutaj samemu naprawdę bardzo dużo zrobić. Oczywiście trzeba znaleźć dobrej jakości olejki, może na początku jakieś takie proste BHP, parę zdań od kogoś, a później naprawdę można z aromaterapią dla siebie zrobić bardzo dużo i ja bym się na to też bardzo nie zamykał, czy bym się otwierał. Bo ja też pamiętam siebie z początków, jak też się różnych rzeczy bałem, czy miałem obawy, czy nie wiedziałem, a teraz, i to nie tylko ze względu na to, że mam większą praktykę, ale dlatego, że po prostu zaufałem i zobaczyłem, na czym polega aromaterapia, po prostu jestem w stanie zrobić bardzo dużo, zarówno dla innych, ale przede wszystkim też dla siebie, więc to trochę bym też tak może spuentował nawet to dzisiejsze spotkanie. Są różne fakty i mity. Uważajcie na różne informacje, jest dużo fajnych informacji, jest też trochę takich informacji, które mogą wprowadzić zamęt, ale zawsze idźcie po prostu za swoim głosem, za swoją intuicją i tu olejki was nigdy nie zawiodą. To na pewno. To wielokrotnie już wiele osób też zobaczyło, że jak się posłucha samego siebie przy aromaterapii, to można zrobić niesamowite rzeczy. Ja też ostatnio nawet nie wiedziałem, że jedna z osób, które znam, zaczęła pracować z olejkami i to bardzo intuicyjnie, bardzo energetycznie i robi też niesamowite mieszanki i absolutnie nigdzie się z tym nie ogłasza, nie jest to jej główna praca, a później i tak same osoby zaczęły gdzieś tam przychodzić, więc no, tak jak ty, Ewelina, tutaj super odpowiadałaś na te pytania. No to tak ja mogę potwierdzić, że rzeczywiście to jest w dużej mierze praca z energią i to też jest ciekawe. Nie trzeba od tego wychodzić, nie trzeba z tym głównie pracować, nie trzeba nawet w to wierzyć, to się po prostu dzieje. Tak? Takie są olejki, po prostu. One mają w sobie coś takiego ciekawego, można powiedzieć właśnie nawet magicznego, ale w taki sposób bardzo pozytywny. Czy dlatego też bardzo lubię tą nazwę angielską, Essential Oils, tak? Czyli olejki właśnie bardziej esencjonalne, tak? To, czego u nas się nie używa. Bo też to sformułowanie esencja właśnie z medycyny chińskiej jest bardzo ważne i mówi o tej najważniejszej części naszej energii, która jest związana właśnie też z tym, co dziedziczymy, z naszą genetyką, z naszą płodnością, z naszą długowiecznością. I to już nam mówi między innymi też o czym są olejki eteryczne, tak? Często też lubię to porównanie, że olejki to jest trochę jak dusza rośliny, że tam jest zapisane dużo różnych ciekawych informacji, że to jest energia tej rośliny. No a wiem, że rośliny od wielu wieków tak naprawdę nam towarzyszą i to one, można powiedzieć, że trochę kreują też ten świat, czy doprowadziły nas do takiego momentu, czy w wielu kulturach one były wykorzystywane. Więc olejki naprawdę mają tutaj bardzo szerokie spektrum działania i na to bym się nie zamykał, czy też bym was tak trochę pocieszył,
że no nie musicie być tutaj aromaterapeutami klinicznymi. Nie, bo bardzo często to jest, o, kolejny mit, tak? Nie muszę być aromaterapeutą klinicznym, żeby naprawdę sobie pomóc z No, olejkami eterycznymi. takich aromaterapeutów klinicznych jest mało, no bo to też jest trochę dłuższa droga. Sama to przeszłam, więc uważam, że to było bardzo pozytywne akurat w moim przypadku, bo badania, które ja przeprowadziłam na ludziach, to mi zajęły kilka lat. Więc jeżeli ktoś chce używać aromaterapii na co dzień, no to nie musi, powiedzmy, robić i studiować chemii olejków eterycznych. Ale też warto, żeby coś wiedział, żeby sobie pomóc szybciej, bo ja pamiętam, jak ja zaczęłam się interesować aromaterapią 17 lat temu, to było to dosyć ciężkie, bo tak jak wspomniałam, zrobiłam na przykład, szukałam olejków, powiedzmy, dla dzieci i tutaj ten mówi, że uważaj na ten olejek, tamten na przykład pisze w książce, tego olejku nie używaj, bo coś ci się stanie, albo dziecko, powiedzmy, nie będzie mogło złapać oddechu, albo aromaterapia absolutnie nie może być używana do wewnątrz. I taki człowiek, który jest na początku swojej drogi, to uważam, że dla wielu ludzi jest to dość stresujące, bo sama wiem po sobie, że ja nie wiedziałam w końcu, która informacja jest prawdziwa. Czy ta na internecie, czy ta na PubMed, czy ta w książce, bo ten guru powiedział tak czy tak. Także niektórzy mają z tym stresa i też powiedzmy, uważam, że nie ma co się stresować, ale nie jest na tyle aromaterapia w taki sposób, powiedzmy, skondensowana, że te informacje są spójne, bo one niestety na dzień dzisiejszy nie są spójne. Są oczywiście różne organizacje na świecie, które walczą o to, żeby ta aromaterapia była spójna we wszystkich krajach, a nie, powiedzmy, w jednym kraju traktowana jako kosmetyk, w drugim kraju traktowana jeszcze inaczej, więc wiele osób przez to, powiedzmy, nie wie, o co chodzi i często odpuszcza. Są takie osoby, które wolą odpuścić, bo jeżeli chodzi o dzieci, to rodzice dla dzieci zrobią wszystko, nie będą chcieli, powiedzmy, dzieciom zrobić nic złego, więc będą woleli odpuścić olejki eteryczne, bo się naczytają czy naoglądają się różnych dziwnych wiadomości na YouTubie, czy tam w książkach też są ci, co straszą. Także Tak, natomiast no. to właśnie to jest też takie ciekawe, bo gdzieś tam jak się nabierze taki po prostu, ja nie mówię, że wprawy i praktyki, bo tak naprawdę ja widzę po tym czasie, o czym wszystkim to jest o zaufaniu i tak naprawdę to jest o zaufaniu do samego siebie, tak? I w tym pomagają olejki. Jak się nabierze takiej ufności, to później też widząc różne pytania, tak naprawdę patrzy się też z pewnego rodzaju dystansu, czy wie się, że nawet jeżeli ta osoba jest niepewna, ale zastosuje te olejki, to nawet lepiej, żeby ona je zastosowała, niż tego nie robiła, bo prawdopodobieństwo, że coś się stanie nie tak, jest tak po prostu niskie, jest tak małe, czy Mniejsze nawet niż przy jeżeli, lekach. no to na pewno, ale też jeżeli coś się stanie nie tak, to nie będzie nic trwałego. To już naprawdę, żeby sobie coś trwałego zrobić olejkami, to trzeba zrobić, no już nawet nie wiem co, tak, i nie wiem jakim olejkiem, bo różne rzeczy widziałem, ja też różne rzeczy praktykowałem. Ja naprawdę, jak zaczynam z czymś pracować, to lecą różne tutaj rzeczy i testuję na sobie wszystko po prostu we wszelkich kombinacjach, co się tylko po prostu da. I po pewnym czasie widzę, że naprawdę trzeba się tutaj bardzo, bardzo, bardzo postarać, już nie wiem na co wpaść, żeby stało się coś nie tak. Także więcej takiego na pewno zaufania i mam nadzieję, że gdzieś tam też naszymi kolejnymi spotkaniami będziemy przybliżać te tematy, bo no to jest właśnie o tym, tak? Między innymi o pracy z samym sobą, ze swoją energią i też z takim uśmiechem patrzę na te niektóre pytania, które teraz do nas przychodzą, czy które się pojawiają, czy to na tym live'ie, czy generalnie odnośnie olejków, bo ja wiem, że te osoby, jak zaczną używać tych olejków, to same później będą się uśmiechać do tych swoich pytań, które się tam pojawiały wcześniej, bo zrozumieją, że tak naprawdę to nie chodzi o to, o co one pytają, tylko o to, jakie one mają do tego między innymi stosunek, tak? Między innymi jaką one mają energię. Natomiast te różne sytuacje i olejki po prostu mają nam tylko to pokazać i pomóc przepracować, ale to jest super narzędzie tak naprawdę do takiej pracy. Także może kiedyś taki temat energetyczny bardziej zrobimy. Czy ty, Ewelina, też jakiś kurs nam tutaj odnośnie energii olejków zapodaj fajny, to
Ja będę pierwszy, w pierwszej ławce siedział i W słuchał. styczniu. Także jeżeli chodzi o to, to na styczeń my już mamy rozpisany plan do stycznia łącznie. Super. Także nie w tym roku, już nie, bo są Tak, ale inne rzeczy. będzie nasz kursik, znaczy twój kursik, tak? Ale mówię nasz, bo ostatnio o nim mówiliśmy i było bardzo duże zainteresowanie i ta ostatnia edycja wypadła super. To było ile tam? Z 3 tygodnie temu chyba, tak? Około niecały miesiąc. Było spotkanie na Zoom i można było wykupić też twoje nagrania odnośnie aromaterapii dla dzieci i zainteresowanie jest znowu duże, więc ten temat po prostu powtarzasz, zdecydowałaś się powtórzyć ten kurs. A Tak, to też były tylko pytania tak. o dzieci. Wiemy, że też jest dużo rodziców, czy też różnych terapeutów, którzy pracują z dziećmi, więc super, bo będzie możliwość znowu ten kurs kupić, czy zrobić taką klasę na żywo z tobą. Klasa będzie lanowana na 26 września o 19 czasu polskiego. I tutaj chcę, bo tamten był kurs poświęcony przede wszystkim układ odpornościowy. Tutaj chcę troszeczkę inaczej ten kurs poprowadzić. Będzie on podobny, ale nie będzie to ten sam kurs. Więc przede wszystkim olejki na emocje dla dzieci, bo uważam, rozmawiałam z wieloma teraz rodzicami, pytałam się, co was najbardziej interesuje, jednak chcieliby więcej teraz na temat emocji na pierwszym miejscu, bo dzieci na przykład poszły do szkoły i teraz są różne problemy, czy dziecko się stresuje, czy tam pierwszy raz poszło do przedszkola i chłopczyk nagle, jak był grzeczny, to się stał niegrzeczny, zaczął mamę tam uderzać, więc różne takie sytuacje z emocjami mają teraz rodzice. No i nie tylko rodzice, ale też nauczyciele, no bo to nie jest tylko stres dla dziecka, ale dla nauczyciela, który ma tam 20, powiedzmy, dzieciaczków w szkole czy w przedszkolu. Więc jest to także wyczerpujące dla nauczycieli, ale tu się chcę przede wszystkim skupić na dzieciach i pomóc właśnie rodzicom no, żeby mieli po prostu łatwiej z tymi dziećmi, żeby one po prostu szybciej zasypiały, żeby się wysypiały, żeby nie miały tego strachu, nie budowały w sobie tego strachu i tych negatywnych emocji związanych ze szkołą. Więc w taki sposób zrobię ten kurs. Będzie oczywiście temat układu odpornościowego dla dzieci, bo teraz już się to wszystko zaczęło. Też mi rodzice dają znać, że już się zaczęły te tradycyjne grypy, kaszle i przynoszenie czegoś ze szkoły czy z przedszkola. Będzie też temat olejków eterycznych na poprawienie pamięci, koncentracji, na dzieci, które powiedzmy mają problem z nauką, nie mogą zapamiętać wielu rzeczy, więc no i oczywiście sesja pytań i odpowiedzi, będą też bonusy dla tych, co dołączą do następnego tygodnia, więc to jest teraz powiedzmy robione. Jedna dziewczyna, która mi pomaga, wróciła z urlopu, niestety miała wypadek, więc troszeczkę potrzebne nam jest 2 dni, żeby doprowadzić to, co o czym rozmawialiśmy, nową stronkę do końca, więc to będzie prawdopodobnie dostępne w piątek, ale można się zapisać już dzisiaj, przejrzeć sobie, co było w tamtym kursie. No i jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to może do mnie napisać. No i będzie też kurs aromaterapii, bo tak jak mówiłam, już cały ten rok mamy rozpisany, więc w listopadzie będzie ten kurs długi, 5-tygodniowy, gdzie będziemy poruszać o wiele, wiele więcej tematów i zrobiliśmy coś nowego. Będzie można już dołączyć do tego kursu teraz, a brać udział w klasach na żywo w listopadzie. Wtedy da to niektórym więcej czasu, żeby przejrzeć materiały, żeby sobie wszystko przygotować na spokojnie, więc pierwszy raz to robimy. To dzisiaj w sumie doszłyśmy z dziewczynami do wniosku, że zobaczymy, jak to będzie działało dla studentów, kursantów, czy to im ułatwi właśnie wdrożenie tej aromaterapii, bo jest tych informacji dużo, ale tak jak wspomniałeś, ja się nie skupiam na chemii, chociaż poruszamy chemię olejków eterycznych, ale w taki prosty sposób. Więc to będzie na ten rok. Może jeszcze się uda jeden kurs zrobić. Na razie nie będę zdradzać jaki, ale prawdopodobnie za miesiąc będzie też kompletnie nowy kurs dostępny, bardzo ważny. Także jak już będę mieć go rozpisanego, to na pewno się podzielę z tym. Świetnie, no to
Czekamy, czekamy na i Twoje kolejne edycje tych kursów, które tutaj mówiłaś, czyli zarówno ten duży kurs aromaterapii, jak i tą aromaterapię dla dzieci, no i jak też na nowości. Ja byłem i na tym dużym kursie, i na tym kursie ostatnim o dzieciach i było super. Też miała być klasa na 2 godziny, a zeszło dużo dłużej, bo była bardzo aktywna grupa, ale to super, bardzo fajnie. I no co mogę powiedzieć, jeżeli szukacie po prostu takich praktycznych wskazówek, tak, też fajnie poukładanych, no to ja bardzo polecam te kursy, bo dla mnie to jest jak skończenie jakiegoś bardzo dużego kursu, to jest właściwie sama tylko taka praktyka, więc ja no bardzo polecam te kursy, bo można dużo dowiedzieć się. Zarówno po prostu dla siebie, tak, na taką własną praktykę, ale też jeżeli ktoś po prostu tutaj no, chce pracować z innymi, czy sobie uzupełnić jakąś, czy w ogóle nawet poukładać tą wiedzę, no to też te kursy są bardzo tutaj przydatne. Także każdy na różnym poziomie znajdzie na pewno coś dla siebie, no bo jest przede wszystkim dużo praktyki, której no, ciężko ją znaleźć. No, taka jest prawda. No niestety ciężko znaleźć takie sprawdzone, praktyczne rzeczy, no a to u ciebie, Ewelino, na kursach jest. Ja też już wiele różnych rzeczy Dzięki. przetestowałam u siebie, też u innych osób i rzeczywiście potwierdzam, że no, efekty są super. Czy to też daje do myślenia, czy układa właśnie taką wiedzę, że jak macie też wiedzę skądś indziej, to możecie to zweryfikować rzeczywiście, jak to wygląda w kontekście kursów Eweliny i też sobie można pewne rzeczy tam po lepiej ułożyć w głowie, czy możesz dojść do wniosku, że okej, okay, ktoś mówił tak, ktoś mówi tak, można sprawdzić jedno i drugie i też sobie wybrać, co z nami po prostu lepiej rezonuje i to jest bardzo fajne. Ja właśnie też bardzo lubię promować właśnie takie rzeczy, jak ty, Ewelina, robisz, czyli trochę inne Jestem niż które są wdzięczna. u nas dostępne, bo dużo osób szuka, różne osoby mnie też pytają. Ja też no, mam pewnego rodzaju wiedzę i doświadczenie, ale nie tak duże jak ty. Ty no, potrafisz też super to opowiedzieć i no, masz ogromną wiedzę o jakikolwiek olejek, cię nie zapytamy, to otwiera się po prostu wielka księga i nagle można dyskutować długo, dlatego te klasy chyba są coraz dłuższe Te teraz. klasy są coraz dłuższe, ale powiem Ci, że to jest prawda. Jestem wdzięczna za miłą opinię, ale te klasy faktycznie, odkąd zaczęłam je prowadzić online, gdzie na początku myślałam, że to jest niemożliwe, no ale wiadomo, sytuacja, jaka wynikła, no to wszystkich nas doprowadziła do komputera i do telefonu, to coraz dłuższe są, zgadza się. Zamiast się okazało, że będę mieć większą wprawę online, no bo ja te kursy robiłam, powiedzmy, na żywo wcześniej. Tylko i wyłącznie, rzadziej online, to teraz wszystko się odwróciło i się okazuje, że te kursy są coraz dłuższe. No ostatnie to już było chyba najdłuższy rekord. Chyba ostatni rekord już przekroczyłam, ale było tyle tematów do poruszenia, bo rozwinęłam ten kurs bardziej, bo uważam, że tych informacji, jeżeli chodzi o dzieci, jest bardzo dużo sprzecznych informacji, bardzo dużo. Dla tych osób, które są nowe albo nawet które już są w aromaterapii dosyć przez jakieś kilka lat, to będą po prostu miały taki mętlik w głowie, co jest prawdą, co nie jest prawdą, bo brakuje im tutaj doświadczenia, tak, z klientami. Ja jednak tych klientów mam tysiące, no od 17 lat, już we wrześniu, 19 chyba września będzie 17 lat, jak ja się zajmuję aromaterapią, to jest bardzo długo już, więc no samo to doświadczenie, które wprowadzam w kurs, bardziej wszystkie te informacje, które ja daję na kursie, nie są takie techniczne, czyli nie ma, tak jak ty powiedziałeś, nie wiadomo jakiej chemii, bo uważam, że nie trzeba być chemikiem. Jeżeli ktoś uwielbia chemię, to może to zgłębiać dalej, może iść na jakiś wydział chemii i tam, powiedzmy, studiować tą chemię olejków dogłębnie, sprawdzać je w laboratorium, na różnych innych maszynach. To jest ok, ale takich ludzi jest bardzo mało. Więcej jest ludzi, która chce mieć konkretne informacje. O, no Albo to albo tak jak mówisz, chemia z książki. No ale ja nie jestem akurat, jeżeli chodzi o chemię, tutaj wielbicielką chemii, więc tylko 1100, tylko no 1100 stron. dokładnie, więc
No, akurat ja jestem praktykiem, tak? I zawsze będę to podkreślać, że jestem praktykiem, a nie teoretykiem, więc te informacje, które przekazuję, szczególnie na tym kursie dla dzieci, to były po prostu konkretne przepisy, które rodzice mają Tak, stosować. super. I Bardzo teraz. dużo praktycznych rzeczy. Bardzo lubię, bo też uaktualniasz, tak? To nie jest tak, że zrobisz jeden kurs i on idzie przez 5 lat, tylko po prostu to jest wszystko na bieżąco uaktualniane i robione pod potrzeby, też to, co ty gdzieś Tak. zobaczysz, praktykujesz. Także to jest super, bo cały czas można sobie tą wiedzę No bo uzupełniać. ta wiedza cały czas tak jakby dochodzi, cały czas są nowe badania, tak jak wcześniej mówiliśmy o tych olejkach fotoaktywnych, to są nowe badania i ja je cały czas wprowadzam, więc to cały czas jest w ruchu, to nie jest cały czas ta sama klasa, no i dużo też zależy od grupy, bo tak jak wspomniałeś, ostatnio grupa była bardzo aktywna. To zależy od pytań. Każdy kurs jest unikalny, no bo są unikalni ludzie i inne pytania. Więc to jest też ciekawe, w jakim kierunku pójdziemy akurat na tym kursie, co będzie 26 września. Jakie będą pytania? Czy bardziej o układ odpornościowy, czy bardziej o koncentrację, czy o emocje? No ostatnio widzę, że te emocje tak tych rodziców tutaj martwią, więc dlatego wydaje mi się, że troszeczkę może inaczej będzie ten kurs wyglądał No, niż to jest tamten. problem też niestety, bo dużo dzieci po prostu w Polsce szczególnie no, ma problem. Tak, ja już nie mówię tam o takich ostrych rzeczach, że jest dużo samobójstw i Dużo, tak. depresji, ale Zgadza generalnie się. dużo dzieci, szczególnie gdzieś tam po tej pandemii, czuje się takich zagubionych, osamotnionych, dużo też napięcia, no mnóstwo tutaj po prostu skala jest ogromna, ale rodzice to po prostu widzą, że coś jest nie tak, dzieci też są przemęczone. Też takie zagubione, czy z drugą stronę też bym powiedział, dzieci tak naprawdę dużo widzą i czują więcej, więc myślę, że przez to też one tak mocno Tak. reagują na różne rzeczy i mają tak dużo problemów, czy właśnie czasami nawet udają, że pewnych rzeczy nie widzą, albo że nie chcą widzieć, czy nie wiedzą, a tak naprawdę no, wewnętrznie przeżywają bardzo dużo takich różnych rozterek i ciężkich emocji. No i tutaj olejki też mogą pomóc. Właśnie z Anią, z którą tutaj współpracuję, śmiejemy się, dlatego że Ania jeszcze cały czas gdzieś tam pomaga, no właśnie w pracy, w szkole, bo też pracuje akurat w takiej szkole, gdzie no w każdej szkole są problemy, ale ona też w takiej troszkę bardziej szkole specjalnej, gdzie na porządku dziennym też jest dużo dzieci, które się zmaga z różnymi stanami emocjonalnymi. No i my się śmiejemy, że nasze takie marzenie czy cel, żeby w każdej klasie był dyfuzor, tak, z olejkami. Także jeżeli jest tu ktoś z ministerstwa i nas słucha, albo macie tam kontakty, To pozdrawiamy. to się odezwijcie, dogadamy się tutaj i powiemy co i jak i no. I myślę, że wszystkim nam wyjdzie to naprawdę na zdrowie. Super. Także myślę, że dzisiaj już troszkę temat Dzisiaj. Tak, wyczerpaliśmy. chyba Dużo, już. dużo ciekawych informacji myślę, że przekazaliśmy. Super, że nas pozdrowiłaś eukaliptusem prosto z Portugalii. Bardzo fajnie. Widać, że Zakończę też eukaliptusem. tak, widać, że praktykujesz na co dzień Tak, zrywanie dosłownie. też. Najlepiej lubię właśnie dotknąć, ale po jednym listku urwałam, także. Pięknie. Myślę, że Portugalczycy nie będą źli o te wiersze listu. Raczej nie chciałam właśnie na cele klasy tutaj, bo wiedziałam, że się spotkamy, żeby po Super. prostu przeprowadzić coś fajnego, energetycznego. Także też Ci dziękuję serdecznie za zaproszenie i Wam za to, że byliście z nami, za Wasze pytania ciekawe, za Waszą obecność i że chcecie szerzyć ten temat dalej, dzielić się z Waszą rodziną, bliskimi, przyjaciółmi. Także pozdrawiamy Tak. eukaliptusowo. Dziękujemy bardzo za dzisiejszy wieczór i trzymajcie się cieplutko, no i gdzieś tam do zobaczenia, do usłyszenia, pewnie tu, pewnie na kursach, z niektórymi na żywo, Z też niektórymi na fajnie. żywo. Tak, na szczęście już te spotkania można robić, więc też do zobaczenia na żywo. Dzięki Ewelino Dziękuję za dziś, trzymaj się, jeszcze dobrej raz. nocy. Pa, pa. Ciao. Ciao.